Proszę Państwa, w tej naszej historii sztuki, to znaczy w naszej historii sztuki, mamy troszeczkę mało kobiet. I to nie dlatego, że kobiety nie tworzyły. Takie były warunki natury społecznej. One przede wszystkim funkcjonowały w tak zwanej przestrzeni domowej. Państwo też pewnie doskonale o tym wiedzą, że praktycznie do początków XX wieku kobiety nie mogły oficjalnie studiować na akademiach sztuk pięknych. To znaczy mogły być tak zwanymi wolnymi słuchaczkami, ewentualnie, co zdarzało się bardzo rzadko, w ten czas, kiedy podejmowały próbę oficjalnego studiowania, to albo musiały mieć pozwolenie od rodziców, kiedy były pannami, albo musiały mieć pozwolenie od małżonka, jeżeli takowego posiadały. Jedną z takich pierwszych wybitnych artystek, która przełamała tabu na temat studiowania, była między innymi nasza Olga Boznańska, której udało się zdobyć statut studentki Akademii Monachijskiej, a jeszcze przedtem oczywiście Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sztukę Elżbiety Baumann-Jerichau, nazwisko Jerichau jest nazwiskiem po mężu, to ona się wpisuje świetnie w kontekst tak zwanej, byśmy powiedzieli, sztuki XIX wieku, która nie jest tworzona zgodnie z pewnym duchem postępującej nowoczesności. I sztuka jest tą, która próbuje realizować już trochę zapomniany postulat tego czegoś, co w sztuce nazywamy pięknem. Ona jest związana z szerokim kręgiem sztuki niemieckiej. Ukończyła Akademię Düsseldorfską. Zanim jeszcze przyjechała do Düsseldorfu, zwiedziła Berlin, spędziła trochę czasu w Rzymie i ta uniwersalność wynika również z wielkiej estymy dla sztuki przeszłości. To ją charakteryzuje. Była niezwykłą artystką, no właśnie poprzez między innymi to, że próbowała kontynuować czy poszukiwać, co w sztuce XIX wieku zaczyna być już zapominane, mianowicie idea piękna. XIX wiek jest pierwszą erupcją nowoczesności. Do głosu dochodzą pierwsze awangardowe prądy, poczynając od realizmu wydany Francuzów, poprzez impresjonizm, poprzez cały czas postimpresjonizm. W przypadku naszej bohaterki ona żyje ze swoją sztuką troszeczkę na uboczu tego czegoś, co nazywamy poszukiwaniem nowoczesności i awangardowości, z takim wielkim postulatem realizowania tego, co się po prostu podoba jej publiczności. Mili Państwo, Elżbieta fantastycznie również żyje ze swojej sztuki. Ona po prostu utrzymywała siebie, męża, artystę i cały dom. Była tą, która bardzo intensywnie podróżowała nie tylko po całej Europie, ale również odbyła kilka egzotycznych podróży. To były podróże na Bliski Wschód, to były podróże między innymi do Turcji, ale również to były podróże po północnej Afryce. Jako jedna z pierwszych kobiet, proszę Państwa, w XIX wieku była tą, która przekroczyła bramy haremu. Ona się zaprzyjaźniła między innymi z nałożnicami, z żonami sułtana tureckiego, malowała portrety, prowadziła również fantastyczne rozmowy o życiu. Proszę Państwa, w XIX wieku mamy takich kilka niezwykłych artystek. Oczywiście uznana i fantastyczna impresjonistka Berta Morisot. Cudowna, niezwykła Amerykanka, która przyjechała szukać nowoczesności, jaką była Mary Cassatt. To są wszystko te kobiety, które łamały pewne schematy i pewne stereotypy. Oczywiście nasza Olga Boznańska czy Anna Wilińska-Bogdanowicz. One wprowadzały ten taki element, imperatyw tego czegoś, co nazywamy kobiecością w sztuce. Proszę Państwa, sztuka jest albo dobra, albo zła. Nie dzielimy jej na sztukę męską i na sztukę damską, ale rzeczywiście pewien rodzaj wrażliwości czy upodobanie do tematów troszeczkę różni spojrzenie mężczyzn i spojrzenie kobiet, które malują. I to jakby zobaczą Państwo, jeżeli będziemy sobie oglądali poszczególne jej obrazy. Mili Państwo, to jest nasza bohaterka, to jest jej autoportret, który artystka maluje w 1850 roku. Elżbieta urodziła się w Warszawie, urodziła się w roku 1819. To jest data zweryfikowana przez źródła niemieckie, co niektóre z nich podają jej datę urodzenia jako rok wcześniej, czyli rok 1818. Zmarła w roku 1881. Urodziła się na Żoliborzu, pochodziła z rodziny ewangelickiej. Jej ojciec był kupcem, był między innymi tym, jedną z takich wpływowych osób w sferze właśnie budującego się mieszczaństwa XIX wieku. Miała dobry, zamożny dom. Przez ojca była pieszczotliwie zwana Lisinką ze względu na taką charakterystyczną minkę, którą jako robiła dziewczynka.
właściwie od maleńkości była osobą szalenie charakterną. Wiedziała, co chce w życiu osiągnąć, ale przede wszystkim była tą, która wszystko bardzo mocno przeżywała i gdzieś utrwalała w pamięci. Jako jednastolatka znalazła się w Gdańsku, dlatego że w roku 1830 wybuchło powstanie listopadowe. Działania wojenne, powiedzmy sobie powstańcze, były między innymi tymi, które działy się wokół domu, jej rodzinnego domu, dlatego ojciec doszedł do wniosku, że bezpieczniej będzie, jeżeli żona i dzieci opuszczą Warszawę przynajmniej na jakiś czas, dopóki nie skończy się, no powiedzmy sobie, albo zwycięstwem, albo niestety klęską powstanie listopadowe. Ona w ten czas trafiła do Gdańska. Do tego Gdańska trafiła dlaczego? Dlatego, że tu mieszkał ojciec jej, znaczy mieszkał brat jej ojca, ale tak naprawdę nie zamieszkała z jego rodziną, a ten czas spędziła z pobożną, ubogą, starą panną, jaką była ciotka Halina. Nie wiemy, gdzie ciotka Halina mieszkała. Mieszkała gdzieś bliżej nieokreślonych przedmieściach Gdańska. W swoich pamiętnikach, które znaczy może nie pamiętnika, Elżbieta pisała dzienniki z podróży. Te dzienniki z podróży, które zawierają również takie wątki autobiograficzne z wczesnej młodości i z dzieciństwa, pisała, że do szkoły miała dość daleko, szkoła się znajdowała gdzieś w obrębie Starego Miasta, że droga zajmowała jej około godziny, być może są to okolice Orunia albo jeszcze gdzieś dalej. O wuju wiemy, że miał kamienicę. Z jednej strony wspomnienia mówią o tym, że ta kamienica też nie wymienia nazwy ulic, ale mówi, że były z widokiem na najważniejszą ulicę Gdańska, czy wychodziłoby na to, że na Długą albo na Długi Targ. A z drugiej strony opisuje, że z okien kamienicy wuja było widać Motławę, czyli zupełnie tak, jakby kamienica była posadowiona na Długim Pobrzeżu. Ten czas jest czasem bardzo trudnym dla 11-letniej Elżbiety. Ona bardzo tęskni za domem. Ciotka jest osobą, która przede wszystkim czas spędza na kontemplacji Pisma Świętego, też jest ewangeliczką. Ona właściwie nie ma przyjaciół. Jej takim przyjacielem zostaje od niej 2 lata starszy mężczyzna, znaczy mężczyzna, młody człowiek o imieniu Paweł, który potem kilkakrotnie pojawi się w jej życiu, którego nie znamy z imienia i nazwiska. Ten pierwszy czas jest czasem trudnym dla naszej młodej damy, ale jednocześnie to jest czas, kiedy Elżbieta, aby zabić samotność, aby zabić tęsknotę za domem, a jednocześnie troszeczkę zapełnić nudę jedenastolatki, zaczyna po raz pierwszy rysować. Zaczyna rysować miasto, zaczyna rysować morze, zaczyna rysować ludzi, ale przede wszystkim również zaczyna rysować karykatury z nienawidzonej pani, która notorycznie każe jej powtarzać koniugacje i deklinacje, a nie chce z nią rozmawiać o tym, czym jest życie, albo kiedy na przykład będzie mogła wreszcie wrócić do ukochanej Warszawy. Mili Państwo, ona była obywatelką świata, ale zawsze podkreślała, że chętnie wraca do Polski. I w ten czas, kiedy osiągnęła sławę i sukces, i w ten czas, kiedy między innymi i Niemcy, i Duńczycy, czy nawet Brytyjczycy próbowali ją określić jako artystkę o ich narodowości, ona bardzo często wysyłała sprostowania do prasy, pisząc, że z urodzenia, ale również z wyboru jest przede wszystkim Polką. Miała wielkie zdolności lingwistyczne. W każdym kraju, w którym przyszło jej zamieszkać, a było tego trochę, właściwie w ciągu niespełna pół roku potrafiła opanować do perfekcji język, więc mówiła nie tylko po polsku, ale mówiła biegle po niemiecku, mówiła biegle po włosku, bo we Włoszech spędziła również ładny kawał swojego życia i bardzo chętnie tam wracała, ale mówiła również po duńsku, bo tak naprawdę Dania stała się jej drugą ojczyzną. A ponieważ jeszcze od czasu do czasu wyjeżdżała w dalekie, egzotyczne podróże, to jedna z księżniczek tureckich próbowała ją nawet nauczyć tureckiego i to z całkiem niemałym skutkiem, ponieważ panie w pewnym momencie zaczynały już swobodnie rozmawiać w tym języku najzwyczajniej pod słońcem o życiu. Proszę Państwa, Elisabeth Baumann-Jerichau to jest jedna z takich niezwykłych postaci, która dokonała bardzo klasycznego wyboru. Jej wybór był wyborem przede wszystkim tworzenia. Ona kochała sztukę i nigdy nie ukrywała, że malowanie sprawia jej wielką przyjemność. Ale jednocześnie też nigdy nie ukrywała, że dzięki swojemu talentowi najzwyczajniej pod słońcem jest tą, która potrafi zarabiać na życie.
Proszę Państwa, swoją drogę artystyczną zaczęła od Düsseldorfu. Jako młoda dziewczyna, 19-latka, na prośbę rodziców udała się na studia artystyczne. W Düsseldorfie najprawdopodobniej spędziła z okładem około 7 lat, przy czym to był również czas, kiedy Akademia w Düsseldorfie co jakiś czas, w cudzysłowie, zdradzała na krótkie wizyty w Berlinie. W roku 1845 wyjeżdża do Rzymu. Rzym w tamtym czasie był bardzo ważnym miastem, taką kolonią artystyczną, w której wszyscy ci artyści, którzy chcieli doświadczyć potęgi sztuki antycznej, ale przede wszystkim również chcieli zweryfikować swoje poglądy artystyczne, sięgnąć po sztukę dawnych mistrzów, przede wszystkim po sztukę nowożytną, włoskiego cudownego renesansu, włoskiego cudownego baroku. Chcieli poznać takich artystów jak Piero della Francesca i od niego nauczyć się genialnej i fantastycznej wypracowanej kreski. Chcieli doświadczyć potęgi majestatu koloru, jakim tworzył oczywiście fantastyczny, genialny Caravaggio. Kiedy chcieli nauczyć się, jak rozkładać cienie i światło na obrazie, to właściwie nie mogli nie być we Włoszech. Akademie w ówczesnym czasie uczyły wielkiej pokory. Nauka w takich akademiach malarskich trwała bardzo długo, prawie że około 10 lat. Przez pierwsze 2 lata studenci praktycznie nic nie robili, tylko odwzorowywali formie rysunkowej, tak zwane biusty starożytne. Uczono rysunku wymiarowego, planimetrycznego, przede wszystkim tego czegoś, co nazywamy pewnością kreski. Ale kiedy chciano poznać doświadczenie plamy barwnej, kiedy chciano tę plamę barwną przełożyć na swoją własną osobowość, jakby znaleźć jakąś korelację z dawnymi mistrzami, to po prostu należało najzwyczajniej pod słońcem gdzieś wyjechać. A tym miejscem, który dawał wyobrażenie, czym jest namiętność i potęga w sztuce, jak potrafi być genialna i niezwykła, były oczywiście Włochy. Jeden z pierwszych autoportretów naszej genialnej, fantastycznej w każdym razie artystki. Pani mogła bliżej. Dobrze, dobrze. Proszę mi zwracać uwagę, jeżeli okazuje się, że mówię niezbyt wyraźnie albo za cicho. Mili Państwo, to jest jeszcze jeden z jej autoportretów. Tym razem już namalowany oczywiście tak jak rasowej artystki przy sztaludach. Taki typ portretowania jest między innymi, mili Państwo, wzięty z wielkiej tradycji malarstwa dawnego. Tylko ci mistrzowie, którzy czuli potęgę i majestat swojej sztuki, którzy najczęściej pełnili funkcję artystów nadwornych, malowali siebie w autoportretach, no właśnie przy pracy przy sztalugach. Jedną z pierwszych niezwykłych artystek włoskich, artystek baroku, Artemisia Gentileschi, była jedną z tych, która jako pierwsza namalowała właśnie siebie jako artystkę przy sztalugu. Jeszcze jedna artystka włoskiego późnego renesansu, fantastyczna, majestatyczna Sofonisba Anguissola, była również tą, która swój autoportret namalowała przy sztalugu. Tak naprawdę trzeba było mieć wielkie przeświadczenie o swojej powinności malarskiej, aby ten typ autoportretu wykorzystać. On się potem stanie oczywiście bardzo popularny w XIX wieku, ale wywodzi się z wielkiej tradycji, kiedy to wielcy mistrzowie dawni malarstwa, przede wszystkim renesansu i baroku, byli tymi, którzy w taki sposób się autoportretowali. Mili Państwo, zobaczymy sobie kilka jej zdjęć archiwalnych. Była artystką, która tworzyła do końca. Bardzo dużo podróżowała. W Rzymie, kiedy wyjechała do Rzymu w roku 1845, tam poznała duńskiego rzeźbiarza, Jensa Adolfa Jerichau. To była trudna i nieszczęśliwa miłość. On został jej mężem, ale do końca życia miał do niej pretensje, że tak naprawdę to, że ona go pokochała i to, że on ją pokochał, to trochę zniszczyło go jako artystę. On się nie potrafił odnaleźć w środowisku domowym.